Ilen zarabia Krzysztof Jackowski? Ty to nie plotki. Krzysztof Jackowski miał okazję brać udział w najpopularniejszych poszukiwaniach w Polsce. Najpierw pomagał w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, następnie wskazał prawidłowe miejsce ciała Piotra Woźniaka-Staraka. A także podawał informacje w sprawie poszukiwanego Jacka Jaworka. Oprócz medialnych spraw pomagał setkom osób, które szukali męża, żony, córki, siostry, brata. Wydawać by się więc mogło, o. Za dzięki setkom klientów majątek jasnowidza Jackowskiego jest spory. Oto jak wygląda rzeczywistość. Niestety prawda na temat zarobków jasnowidza Jackowskiego jest zgoła odmienna. Choć wydaje się, że jest wszędzie, czy to w mediach, czy na YouTubie, to Krzysztof nie przywiązuje wagi do dóbr materialnych i majątku. Co prawda nie może narzekać na brak funduszy, ale jego konta nie zasilają miliony złotych. Krzysztof Jackowski jest za to dumny ze swojej wolności finansowej. Jak wówczas wspomniał, stroni od wszelkich pożyczek i kredytów, a budżet domowy skrupulatnie oblicza. Nie lubię tej z kredytów i ich nie zaciągam, wolałbym brukiew jest, niż zyw z bankowych pieniędzy, wyznał Jackowski. Oprócz celebrytów i gwiazd, które szukają zaginionych bliskich, Jackowski pomaga wielu osobom prywatnym. Jego sposobem na reklamę jest dzielenie się z wizjami na YouTubie. Okazuje się, że usługa jasnowidza nie jest nad wyraz wysoka. Przez 30 lat mojej pracy odnalazłem blisko 700 ciał. Większość za 200 zlotych, zdradził Jackowski. Spodziewaliście się, że tak mało? Umówienie się na wizytę do jasnowidza nie jest skomplikowane. Na jego stronie internetowej jest dokładna instrukcja, w jaki sposób wygląda spotkanie z Jackowskim i co trzeba ze sobą przynieść, aby pan Jackowski mógł wykonać poprawną wizję. Podczas spotkania prosimy o dostarczenie odpowiednich materiałów. Materialami nazywamy tutaj rzeczy, które należały do osoby zaginionej, ostatnio ubranej koszulki, zdjęcia, ulubionej książki, zabawki. Jeśli sprawa jest szczególna, Jackowski może poprosić o przyniesienie innych materiałów pomocnych do uzyskania wizji.